cały czas jesteśmy w bardzo dobrym kontakcie z naszym sponsorem. No, na ten sezon zostały zawieszone jak gdyby środki na nasze ściganie się. Ten czas poświęcamy na zdobywanie też jakichś nowych kontaktów. Zamierzamy sporo trenować pod koniec tego sezonu, żeby przygotować się na następny. W tym celu budujemy nawet dwa auta do tego. Jedno auto w specyfikacji takiej czysto rajdowej według homologacji grupy N. Będziemy być może startować w jednej bądź w dwóch rundach pod koniec roku. I po to takie auto nam jest potrzebne, czyste w cudzysłowie, czyli przygotowane według wszystkich homologacji i standardów Międzynarodowej Federacji Sportów Samochodowych. Natomiast drugie auto budujemy już takie dzikie, które ma bardzo dużo przeróbek. Przeróbki, które stanowczo wybiegają poza wszelkie ramy regulaminów Międzynarodowej Federacji Sportów Samochodowych. I będziemy ćwiczyć na jakichś imprezach amatorskich czy półamatorskich na obiektach zamkniętych typu tory wyścigowe Poznań, Kielce. No i może jak się uda, to tutaj na torze radomskim w Automobil Klubie oraz nowo otwartym torze Jastrząb. Ten samochód będzie oparty o najlżejsze nadwozie Subaru, jakie marka Subaru wypuściła. Jest to nadwozie z 1998 roku w coupé. Bardzo lekkie, jak wspomniałem. Będziemy uzbrajać ten samochód w silnik i inne komponenty z nowszych aut Subaru po to, żeby wydusić jak najwięcej mocy. Będziemy starali się również założyć sekwencyjną skrzynię biegów, która bardziej zbliży nas do samochodu, o jakim marzymy, żeby wsiąść w to auto w najbliższym sezonie. Są to auta grupy R, tam gdzie właśnie mamy sekwencyjne skrzynie biegów, całkiem inne rozwiązania zawieszeń. Są to auta przygotowane według najwyższej specyfikacji dopuszczonej do rajdów. Planowaliśmy rajd nadwiślański, który jest w zasadzie u nas na podwórku, bo w okolicach Kozienic, w okolicach Lublina są to połączone kiedyś dwa rajdy, rajd mazowiecki i rajd lubelski. Chcemy się pokazać blisko, co za tym idzie. Budżet jest potrzebny dużo mniejszy niż na rajdy rozgrywane w górach. Ze względu na odległość, możliwość nawet spania w domu tak naprawdę. No, planujemy ten rajd na pewno i być może Barbórkę Cieszyńską, która jest rozgrywana pod koniec sezonu w okolicach Cieszyna. Chcemy też pokazać się na Barbórce Warszawskiej. Jest to taka kultowa impreza, bardzo prestiżowa, gdzie zjeżdża dużo naszych kibiców, mediów, dużo sponsorów, także no tam będziemy chcieli się pokazać. Razem z Bartkiem, z moim pilotem, działamy ku temu, żeby pokazać się na trasach rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski już w przyszłym roku.